Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Zakazany Ogród. Dziś zabieram Was w świat lawendy. Przedstawię Wam trzy odmiany, które warto mieć w ogrodzie i opowiem dlaczego. Zostańcie ze mną. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feel it. Zastanawiam się, czy znajdę tutaj kogoś, kto nie lubi lawendy. I naprawdę jestem tego ciekawa, ponieważ kiedyś mi się wydawało, że nie każdy lubi zapach lawendy, a później okazało się, że nie znam osoby, która nie lubi tego zapachu. Niektórzy nie robią zapachu olejku lawendowego, ale sam zapach naturalnej lawendy w ogrodzie sprawia, że czują się fantastycznie. Myślę, że lawenda może być jedną z najczęściej kupowanych roślin do ogrodu, nawet przy osobach, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodem. Ale czy lawenda ma odmiany i czy warto je znać? Myślę, że tak i dziś Wam zdradzę kilka moich sekretów na temat trzech odmian, które w ogrodzie chcę mieć, mam i dlaczego właśnie one się u mnie znalazły. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie wciśnijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę, jeżeli lubicie ten kanał, ten film, no i oczywiście lawendę. Nie bez powodu usiadłam w tym miejscu. W dzisiejszym odcinku nie tylko Wam pokażę odmianę lawendy, ale pokażę Wam kilka ciekawych kompozycji i myślę, że niekoniecznie takie kompozycje spotykaliście w ogrodach, ale myślę, że mogą być bardzo inspirujące. Pierwsza kompozycja, którą tu zobaczycie, to kompozycja z Supertonią Bubblegum i z bratkami. Słuchajcie, ja myślałam, że te bratki, to one już tutaj nie będą zbytnio rosły na tej rabacie, jeżeli chodzi o taki miesiąc jak lipiec. Teraz okazuje się, że bratki na tej rabacie, gdy skryły się właśnie w objęciach lawendy, gdy skryły się w objęciach supertuni, skomponowały się fantastycznie. Uwielbiam tą kompozycję, a lawenda posadzona tutaj to lawenda Imperial Jam. I jest to jedna z moich ulubionych odmian. To nie jest niska odmiana. Powiem Wam coś. Kilka lat temu pojechaliśmy odebrać jedno z naszych dzieci z urodzin. Zatrzymaliśmy się pod domem, pod którym właścicielka posadziła na takiej podwyższonej skarpie, takim po prostu paśmie podwyższonej skarpy, bardzo dużą ilość lawendy w rzędzie. Słuchajcie, ja się zakochałam. Tak mi się spodobał ten efekt przed domem, że postanowiłam, że przed naszym domem też taki efekt stworzę. Kupiłam oczywiście lawendę, czekałam, aż ta lawenda pięknie wyrośnie, no i efekt był fajny, ale nie było to absolutnie to, co stworzyła właśnie pani w tym ogrodzie. Dlaczego? Dlatego, że to nie była taka odmiana, która tworzy taki efekt. To jest ta odmiana, która tworzy taki efekt. Ponieważ Imperial Jam jest odmianą jedną z wyższych, więc jeżeli zależy nam na takich, wiecie, ogromnych, dużych, pięknych kępach, lawendy, która będzie zarówno mrozodporna, będzie jedną z bardziej aromatycznych lawend, ale też ciemniejszych, to Imperial Jam stanie się Waszą ulubioną lawendą. Imperial Jam potrafi dorastać do około 70 cm. Słuchajcie, te sadzonki, które tu są, to nie są dorosłe sadzonki. To są sadzonki, które w lipcu w zeszłym roku wsadzałam z niskich sadzonek. Kupowałam akurat tą odmianę przez Allegro, ponieważ szukałam dokładnie właśnie tego efektu. Ona jest naprawdę najbardziej aromatyczną odmianą, ale jeżeli chcecie zachować jej zapach, to warto ją ściąć, nim ona całkiem przekwitnie. Bo później przekwitnięte kwiatostany już tak nie pachną. Imperial Jam jest też taką lawendą, która ma, powiedziałabym, bardziej zielone listki. Nie są one tak mocno srebrzyste. Jej łodygi właśnie są bardzo długie. Zobaczcie, taka łodyga potrafi mieć nawet 30 cm, więc po prostu bajka. I jest to tak intensywny fiolet, że jeżeli chcecie ją skomponować z innymi fioletami, stworzycie przepiękny, gradientowy efekt, ponieważ ona będzie się wyróżniać tą mocą fioletu, ale jeżeli skomponujecie ją na przykład z takimi mocnymi kolorami, jak na przykład właśnie Supertonia Bubblegum, będziecie po prostu zachwyceni. U mnie ona też przepięknie podbija właśnie pomponella. Pomponella tutaj nad nią na razie jest troszeczkę wyższa, ale później z czasem ona będzie tak po prostu delikatnie nad tą lawendą wystawać. I ja celowo zrobiłam tutaj tą wysoką lawendę na przodzie rabaty, dlatego że tutaj jeszcze na samym cienkim przodzie
puszczam właśnie takie różne zawijasiki w postaci supertuni, w postaci bratków. No i ona wiosną bardzo szybko się też zieleni, w związku z tym bardzo szybko przykrywa też tulipany. Druga lawenda, którą chcę Wam pokazać, to jedna także z moich ulubionych lawend. Zobaczcie, jaka wielka kula tutaj powstała. To jest lawenda, która rośnie u mnie na takiej lawendowo-mieszanej skarpie. I celowo Wam tutaj właśnie pokazałam to ujęcie, żebyście zobaczyli, jak niesamowicie świetnie komponuje się z jeżówkami. Jeżówki w tym wydaniu, tych klasycznych magnusów, one po prostu takie klasyczne, różowe, ale taki, wiecie, brudny róż, świetnie wyglądają z tymi lawendami. Ale pokażę Wam zaraz też jeżówki, które z tą lawendą wyglądają w takim, wiecie, mega kontrastowym kolorze. Ta lawenda Blue Scent to jest lawenda, o którą dostaję najwięcej często pytań, ponieważ ona jest też tak niesamowicie intensywna. To jest odmiana, która w Polsce uznawana jest za odmianę najbardziej mrozoodporną i najdłużej kwitnącą. I powiem Wam, że ona nie tylko długo kwitnie do tego pierwszego ścięcia, naprawdę, ja te ścięcia robię gdzieś w sierpniu, ale tak już nawet pod koniec, mimo tego, że to jest naprawdę mocno słoneczna rabata, ona mi bardzo często jeszcze zakwita na jesień i naprawdę tworzy niesamowite, malownicze kępy. W dodatku jest to lawenda, która, zobaczcie, tworzy niesamowitą kulę. Oczywiście, żeby stworzyć taką kulę, ważne jest też odpowiednie wiosenne cięcie, ale ta odmiana po prostu tak fajnie się rozkłada. Kiedyś zrobiłam taki test i postanowiłam ją nawieść. Chciałam zobaczyć, czy będzie lepiej rosła, będzie wyższa, czy się będzie pokładać. I powiem Wam tak, kupiłam specjalny nawóz do lawendy. Okazuje się, że takie nawozy już się pojawiły w sklepach i ja taki nawóz gdzieś dostałam. Zrobiłam właśnie test, część swoich lawend nawiozłam, część nie. Powiem Wam tak, nie zauważyłam żadnej różnicy, naprawdę żadnej różnicy. Podsypałam tym nawozem do lawendy, no może minimalnie troszeczkę mocniej wyrosła. Nie pokładała mi się. Myślę, że gdybym użyła jakiegoś mineralnego nawozu, to mogłaby mi się pokładać, ale ona mi się tu nie pokładała. Ale tak naprawdę lawendy nie potrzebują zbytnio nawozów. One no, mają małe wymagania. Im wystarczy dać słońce, dać spokój, wystarczy, żeby nie stały w wodzie i naprawdę odwdzięczą się niesamowitym kwitnieniem. Dlatego ta odmiana, ale też inne mrozoodporne odmiany są fantastyczne dla osób, które dopiero zaczynają z ogrodem. No i zobaczcie, znów mamy moje cudowne lawendy Blue Scent. Tu jest przekwitnięta szałwia. Ja już kolejny odcinek mówię, że będę ją ścinać, ale ona tak ładnie wygląda, że jest mi jej szkoda. Ona już nawet sama zaczęła puszczać kolejne pędy. No nic, prawdopodobnie zrobię to nawet dzisiaj, ale zobaczcie na tą jeżówkę z tą lawendą. To jest jeżówka, o ile dobrze pamiętam, chyba magenta. Jedna z takich nowych odmian, magenta albo strawberry. Wpiszę na pewno w komentarzu, muszę sobie sprawdzić tak naprawdę, bo to jest jedna z takich właśnie odmian, które chciałam przetestować na rabacie. Słuchajcie, powiem Wam, że gdyby ta rabata była cała naprzemiennie z tych jeżówek, z tą lawendą, byłby niesamowity, oszałamiający efekt. To byłby taki, wiecie, fajny, mocny, elektryzujący kolor. Absolutnie nie byłoby tu kiczu, absolutnie byłoby tu dużo zapylaczy i motyli, bo motyle na jeżówkach po prostu kochają siedzieć. I myślę, że to naprawdę jest tak, byłaby taka, wiecie, świetna, wesoła rabata. Pokażę Wam zaraz kolejną wesołą rabatę, ale to jest właśnie to, że bardzo rzadko łączymy z czymś lawendę. Lawenda faktycznie potrafi być taka one girl show po prostu, tak? Czyli jestem jedna i więcej nie potrzebuję i wygląda fantastycznie, ale powiem Wam, że warto połączyć z innymi roślinami, które potrafią wytrzymywać też takie właśnie większe susze. No i jeżówka fantastycznie się sprawdza z lawendami. Fantastycznie sprawdza się ta klasyczna, ona po prostu taką kępą niesamowitą rośnie, ale różne odmiany tu też wyglądają fantastycznie. Jest też taka limonkowa jeżówka. Myślę, że naprawdę taka limonkowa jeżówka, myślę, że naprawdę również niesamowicie wyglądałaby z tym fioletowym kolorem. Warto tak przepleść też lawendy, nawet pod domem. Słuchajcie, nawet jeżeli jesteście początkujący, bo zarówno jeżówki, jak i lawendy są po prostu proste. Jesteśmy na rabacie ze złocieniem. Słuchajcie, to będzie nasz kolejny odcinek, bo ten złocień to jest po prostu bajka. I ja przed tym złocieniem posadziłam małe lawendki Blue Scent. Tak mnie zainspirowały tym swoim po prostu słodkim, figlarnym wyglądem razem z tym złocieniem,
że na jednej skarpie postanowiłam do lawendy tego złocienia jeszcze dosadzić. Zobaczcie na to połączenie. Złocień banana cream to jest taki złocień, który jest po prostu jak taki właśnie banan ze śmietanką. Z tą mocną lawendą, właśnie tą blue scent. O matko, co to jest za kompozycja. One tu super wyglądają z przodu, na razie są jeszcze malutkie, ale wyobraźcie sobie, co tu się będzie działo, jak te lawendy będą większe. I to były takie lawendki właśnie kupione z takich właśnie maluszków, chyba nawet jeszcze mniejszych niż ten sześciopak. I ja tutaj sobie tak wsadziłam, no i one sobie tak rosną, przycinami oczywiście i rosną sobie. Myślę, że w kolejnym sezonie to już będzie po prostu coś cudownego, będzie bajecznie, ale zobaczcie na to. To jest po prostu coś nietypowego, coś innego możemy połączyć i to jest kolejny prosty gatunek. Ale o złocieniu będzie w innym odcinku, a teraz Was zabieram, żeby Wam pokazać jeszcze właśnie ten złocień na innej rabacie i żeby Wam jeszcze pokazać oczywiście kolejną lawendę, którą lubię. Słuchajcie, to jest skarpa, na której mamy trawę. Pokazywałam je kiedyś w odcinku o trawach. Ale to jest skarpa, z którą zawsze naprawdę walczę, ponieważ tu najbardziej spływa nam woda. I okazuje się, że lawendy fajnie się to sprawdziło. Jest to właśnie lawenda Blue Scent. No i ostatnio stwierdziłam, że jednak podbiję ją jeszcze tym pięknym, bananowym kolorem. I właśnie ten złocień tutaj też wsadziłam. To są młodziutkie sadzonki. Jak porównacie tamte sadzonki, to są potężne. I te młodziutkie, to naprawdę jeszcze nie ma takiego mocnego efektu. Ale gdy to się już po prostu wypełni, och, podoba mi się to, wiecie? Ja przeważnie wybierałam zawsze takie połączenia właśnie delikatne, takie bardziej opływowe bym powiedziała, czyli na przykład właśnie różne odcienie fioletu, coś tam błękitu, może delikatny róż. A ostatnio polubiłam troszeczkę właśnie takich kontraścików i powiem Wam, że te kontrasty mi zaczęły bardzo pasować, bo one są inne i tego nie ma we wszystkich ogrodach, a sprawiają, że uśmiech po prostu sam się pojawia na twarzy. Lawenda, którą tu widzicie, to lawenda, którą odkryłam przez przypadek. Ponieważ to jest czasami taki właśnie, wiecie, mój zakręcony czasami charakter. Chciałam kupić lawendy Blue Scent i one były na półce, gdzie były Blue Scent i obok tego były właśnie te lawendy, zaraz Wam powiem nazwę. I ja po prostu już sięgając po te Blue Scent, miałam, a wezmę sobie te, sprawdziłam sobie tak na szybko odmianę, no i je wzięłam do ogrodu. Zmieszałam je tutaj oczywiście też z lawendami Blue Scent, więc tutaj też lawendy Blue Scent są, ale to jest lawenda Silver Mist. Myślałam, że różnica będzie tylko polegać na ulistnieniu. Lawenda Silver Mist tym się wyróżnia, że jej listki są takie właśnie bardziej srebrne. I to przede wszystkim widać słońcu. Więc jeżeli posadzicie ją na jakiejś skarpie, tak jak w tym przypadku, i przy praży słoneczko wejdą te piękne promienie, to ona będzie się po prostu tak iskrzyć. A najfajniej to wygląda, jeżeli na niej są jeszcze takie krople deszczu albo rosy. To jest po prostu taki efekt naprawdę iskrzy po prostu srebrem. Coś pięknego. Nie wzięłam pod uwagę tego, że Silver Mist to również delikatny kolor lawendy. To nie jest taki kolor, zobaczcie, tu można porównać, bo zaraz obok rośnie Blue Scent. Zobaczcie, jaka jest różnica tych dwóch kolorów. Blue Scent jest po prostu mocny fiolecik, a ten tutaj Silver Mist to jest taka klasyczna lawenda. Tak bym miała opisać po prostu jakąś, nie wiem, sukienkę w kolorze lawendowym, to bym opisała właśnie, że to jest ta delikatna lawenda. Również piękna, ale nie tak intensywna. Powiem Wam, że ona jest wyjątkowa, naprawdę te liście są przepiękne. Ja chyba faktycznie najbardziej lubię w ogrodzie takie intensywne fiolety, zwłaszcza, że można je naprawdę w fajny taki sposób po prostu połączyć i to jest takie, wiecie, figlarne, fajne. Można sobie po prostu pobawić się takimi połączeniami różnymi, też kontrastowymi, ale tu mi się naprawdę bardzo podoba, że znowu stworzyło się takie, wiecie, wrażenie po prostu różnych gradientów. Gradientów zielonego, bo zarówno ten zielony jest tutaj taki bardziej srebrny niż intensywnie zielony, co w przypadku Blue Scent jest jednak taki mocniejszy ten zielony. Gdyby tu jeszcze była właśnie ta Imperial Jam, to już w ogóle. Ale zobaczcie, można zmieszać też różne odmiany lawendy koło siebie i one będą co prawda trochę wyższe, niższe, ale stworzą taką też fajną piętrowość, fajne odcienie. Myślę, że to będzie wyglądać, wiecie, jak na takich obrazach impresjonistów, że patrzymy z daleka, trochę nam się to wszystko rozmazuje, trochę jest inne, ale jednak idealnie pasuje. Ta rabata może być fajną inspiracją dla Was, jeżeli lubicie mieć właśnie takie przenikające się różne kolory, bo ta rabata to są praktycznie na dole same fiolety. Dopiero na górze znajdziecie jeżówki, znajdziecie więcej różnych innych kolorów, ale dół to są przede wszystkim lawendy i szałwie omszone i one tutaj po prostu kolorami się tak przenikają właśnie. Dla mnie było ważne, żeby tu stworzyć efekt takiego obrazu, gdzie po prostu bierzemy kilka odcieni pędza,
fioletowego, kilka odcieni właśnie farby z pędzlem zielony i tworzymy coś takiego niesamowitego. Więc jeżeli szukacie tego typu inspiracji, to myślę, że wymieszanie kilku tych odmian będzie cudowne. No i cóż, Silver Mist jest także mrozoodporną odmianą. Ja będę powtarzać zawsze, ale przepiękna jest lawenda francuska, to jest coś niesamowitego. Natomiast gdy ja mam jakieś ograniczone miejsce w zimowaniu roślin w domu, i wybieram jednak takie bardzo, bardzo egzotyczne oleandry, a lawenda francuska tak naprawdę kolorem, mimo tego, że jest intensywny, wcale nie pobije tych innych mrozoodpornych odmian, to wybieram takie odmiany, które są praktyczniejsze i które w ogrodzie będą rosnąć wiele, wiele, wiele lat. Jeżeli oczywiście nie popełnicie 5 błędów, o których mówię w innym odcinku, więc koniecznie kliknijcie ten odcinek na tym kanale. You try, do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along.